tubes, dog meat. There is no Nintendo CD. Understood? Cześć. W marcu 2020 roku została sprzedana najdroższa konsola świata. Konsola, której większość z nas, a pewnie nikt, nigdy nie zobaczy na oczy. Tytuł już zdradził, że mowa o Nintendo PlayStation. Ten dawny romans dwóch gigantów dał światu nieślubne dziecko w postaci PSX-a, a co za tym idzie, konsekwencje rozwodu dla jednego z rodziców są odczuwalne po dziś dzień. W tym klipie przyjrzymy się kooperacji Nintendo i Sony. Zapraszam do oglądania. Wydaje mi się, że oczywistym jest fakt, że chciałbym na kanale przedstawić historię zarówno SNES-a, jak i PlayStation, a nawet CDI. Sekcja o współpracy Sony i Nintendo byłaby dużą częścią każdego z tych materiałów, więc zamiast tego postanowiłem zrobić oddzielny odcinek tylko o tej konkretnej niewydanej konsoli, a w odpowiednim czasie odwołam się do tego klipu w materiałach z historią wspomnianych urządzeń. Zaczynamy! Aby dobrze wczuć się w realia, jakie sprowadziło na świat Nintendo PlayStation, musimy cofnąć się do lat 70., kiedy to rozpoczęła się wojna formatów VHS kontra Betamax. Jest to całkiem ciekawa historia, która zasługuje na oddzielny materiał, więc tutaj przeskoczę od razu do wyników potyczki. Jak wiecie, wygrał format VHS. Sony natomiast odpowiadało za format Betamax i dla firmy była to znacząca porażka, bo nie trudno sobie wyobrazić, że wiązało się to ze znacznymi przychodami, a raczej ich brakiem. Jednym z powodów porażki formatu, za którym stało Sony, był czas nagrywania. Pierwsza iteracja kaset beta pozwalała nagrać zaledwie godzinę materiału, kiedy wszystkie filmy trwały ponad godzinę. W tym samym czasie konkurent, JVC, oferował kasety VHS, które mieściły 120 minut materiału wideo. Przygoda z formatem Betamax dała Sony do myślenia. Wiedzieli już, że ilość danych, jaka zmieści się na nośniku, jest istotna. I ta nauczka będzie rzutować na ich kolejne formaty. Już w 79 roku wspólnie z Philipsem, który w tej historii jeszcze się przewinie, zaprezentowali światu płytę CD. Zarówno płyty kompaktowe, jak i odtwarzacze trafiły do sklepów dopiero w 82 roku. Standardowo płyta mieściła 74 minuty muzyki i mogła być też wykorzystywana jako nośnik dla materiałów wideo oraz jako nośnik na dane, oddając użytkownikowi 650 MB przestrzeni. Co było w pierwszej połowie lat 80. ilością wręcz niewyobrażalną, zwłaszcza biorąc pod uwagę fizyczny rozmiar nośnika. Istniały bowiem też płyty Laserdisc, wyraźnie większe, ale też pojemniejsze, bo już w 84. roku istniały takie, które miały pojemność 3,28 GB. Dla porównania, zapoczątkowana w 1983 roku seria komputerów IBM XT była rozprowadzana w standardzie z dyskiem 10 MB. Pracując nad nośnikiem CD, Sony naprawdę chciało, aby płyta mogła pomieścić bardzo dużo danych. Ich projekt zakładał, że na płytę zmieści się 12 godzin muzyki, a płyta będzie miała rozmiar zbliżony płycie gramofonowej lub laserdiskowej. Na szczęście tak się nie stało. Plotka głosiła, że 74 minuty pojemności, na czym przystano, wzięło się z tego, aby na płycie zmieścić całą 9. symfonię Beethovena. Twórcy CD zdążyli to już jednak zdementować. W każdym razie mamy lata 80. i płytę CD, nośnik, który jest w rękach dwóch firm, Sony oraz Philips. Mamy też Nintendo, firmę, która wtedy odpowiadała za szalenie popularną konsolę NES. Nośnikiem danych w konsoli był cartridge, czyli nośnik, który posiadał wiele zalet, ale tak naprawdę dla Nintendo liczyły się tylko dwie zalety. Szybkość dostępu do danych oraz fakt, że cartridge trudno było skopiować. No może nie tyle trudno, co nie tak prosto jak wszystko inne. Po stronie minusów były przede wszystkim koszta produkcji i niska pojemność. Paradoksalnie sukces konsoli i jej popularność doprowadziły do tego, że Nintendo musiało uważać na jeszcze jedną rzecz, którą trzeba zapisać po stronie minusów. Dostępność chipów, czyli przypadłość, którą nazywa się chip famine. W wolnym tłumaczeniu głód chipowy.
Firma miała wiele epizodów z niedostępnością układów, np. brak chipów SRAM-owych spowodował opóźnienie w wydaniu drugiej Zeldy. Następca NES-a trafił na japońskie półki sklepowe w listopadzie 1990 roku. Reszta świata musiała chwilę poczekać. W Ameryce konsola zadebiutowała w sierpniu następnego roku, a Europa musiała poczekać do 1992 roku. Najdłużej czekała Brazylia, gdzie SNES pojawił się dopiero w 1993 roku. SNES nie jest bohaterem tego materiału, na pełen zachwytu przyjdzie pora w oddzielnym klipie. W skrócie, SNES był i dalej jest świetną konsolą, możliwości audio i graficzne, dodatkowo rozbudowane przez chip Super FX, były na tamte czasy więcej niż zadowalające, zwłaszcza dla młodszego odbiorcy. Wąskim gardłem konsoli był nieszczęsny kartridż. Teoretycznie można było tworzyć gry o maksymalnej pojemności około 15 MB. Nikt tego jednak nie robił, bo wiązałoby się to z zaporową ceną za taki kart. Największe gry na SNES-a zajmowały jakieś 6 MB. To wymuszało na twórcach kompromisy, przede wszystkim żadnych FMV, czyli filmów, albo takie filmy, które wypalały oczy swoją kompresją, niską rozdzielczością i dramatyczną ilością klatek na sekundę. Tych problemów nie byłoby, gdyby gry ukazywały się na krążku, a skoro Nintendo zdecydowało się na kartridż, to jedyną opcją była przystawka. Tym miało być urządzenie umownie nazwane SNES CD, czyli czytnik CD, który podczepiany byłby do spodu konsoli poprzez port rozszerzeń obecny w SNESie. Przygotowaniem urządzenia miała się zająć firma trzecia. Warto dodać, że dla Nintendo taka współpraca z inną firmą sprzętową nie była niczym nowym czy niepokojącym. W 1986 roku firma udzieliła Sharpowi licencji na wyprodukowanie konsoli Twin Famicom, czyli NES-a z wbudowaną stacją dyskietek. Tutaj miała być zatem analogiczna sytuacja z innym nośnikiem. Mniej więcej w połowie lat 70. młody, świeżo upieczony inżynier Ken Kutaragi podejmuje pracę w korporacji Sony. Przez kolejne lata uczestniczył w wielu projektach firmy, które zakończyły się sukcesem, co automatem torowało mu drogę po szczeblach kariery w korporacji. Pod koniec lat 80. zwrócił uwagę na bawiącą się Famiconem córkę. Zdał sobie sprawę, że konsole będą coraz częściej spotykanym gadżetem pod telewizorem, zaraz obok jakiegoś magnetowidu. Problem polegał na tym, że nikt w Sony nie podzielał tej wizji, a może po prostu były to niezbadane wody, na które skostniali dyrektorzy nie chcieli wypływać. Prościej robić telewizory czy magnetofony, na czym firma się znała. W tym miejscu przepraszam za wszystkie źle wymówione japońskie nazwiska i imiona. Chciałem pomagać sobie YouTube'em albo Google Translate'em, ale to wcale mi nie pomogło. Jestem z tym językiem zwyczajnie niekompatybilny. Kontynuując, kiedy Kutaragi dowiedział się, że Nintendo szuka firmy, która opracuje układ dźwiękowy dla następcy NES-a, w imieniu Sony przyjął zlecenie, ale się tym nie chwalił. Właściwie to nie powiedział o tym nikomu, nad układem pracował w tajemnicy. Ale jak to w korporacji bywa, ktoś w końcu musiał się zorientować, na co inżynier poświęca swój czas. Włodarze byli wściekli. Gdyby nie jego reputacja w firmie i wstawiennictwo CEO Norio Oga, musiałby szukać nowej pracy. Pozwolono mu zatem dokończyć układ. Dowództwo Sony nie kryło jednak, że nie wierzy w projekt i że uważają, że gry to zwykła chwilowa moda, jak jojo. Pomimo tak niesprzyjających okoliczności, Kutaragi pod parasolem ochronnym w postaci pana Oga dokończył układ dźwiękowy o nazwie SPC-700. Kim właściwie był Norio Oga, który pozwolił inżynierowi na tak ekscentryczny eksperyment za firmowe pieniądze? Powiedziałem już, że był wtedy CEO. Tak podają wszystkie źródła, ale jeśli poddamy to bliższej analizie, to okaże się to niemożliwe, bo stanowisko CEO objął dopiero w 1989 roku, a wydarzenia, o których mówimy, musiały się dziać przed 1989. Jego przygoda z firmą zaczęła się dość nieszablonowo. Otóż z wykształcenia pan Oga był śpiewakiem operowym dysponującym barytonem. Pewnego razu napisał do firmy, która później miała się przekształcić w Sony, gorzki list, w którym punktował wady ich odtwarzacza kasetowego. W odpowiedzi firma zaproponowała mu współpracę na stanowisku konsultanta, a później po serii awansów wszedł na samą górę korporacji. Wracamy do tematu. Kutaragi dokończył projekt dla Nintendo, a owoc jego pracy każdy z nas zna.
Nie poświęcam na ten wątek więcej czasu, bo o możliwościach audio SNES-a opowiem przy okazji materiału o tej konsoli. Podejście do inżynierii Kutaragiego było skrajnie inne niż podejście Nintendo. Nasz bohater chciał tworzyć rzeczy przełomowe w swojej dziedzinie, nowatorskie. Natomiast Nintendo miało zupełnie inny pomysł na swój biznes, czyli wykorzystanie tanich, ogólnodostępnych części i robienie z nich rzeczy, w których zakochają się miliony. Przykładem może być NES, który ma w sercu chip 6502, który japońska firma kupowała za grosze od Commodore. Nintendo miało po prostu pomysł, jak ubrać kultowego 6502 w inne tanie komponenty, aby wszystko sprawnie działało i dało się na tym nieźle zarobić. Przystawka CD do konsoli, czy samo CD jako medium, było na przełomie lat 80. i 90. czymś nowatorskim. Dla przykładu, w takim IBM-owskim PC-cie nikt nie posiadał wtedy napędu optycznego. Te były już dostępne, ale mogły sobie na nie pozwolić jedynie wielkie korporacje i instytucje rządowe. W 1988 roku InfoWord o magicznym nośniku CD pisał tak. Ofiara zatrucia w Heist w Kansas może pewnego dnia zawdzięczać życie technologii CD-ROM. Chodziło o to, że pewien szpital w miejscowości Heist zainwestował w napęd CD-ROM i dzięki bazie wiedzy zgromadzonej na nośnikach CD mógł szybciej docierać do informacji i, co za tym idzie, szybciej pomagać pacjentom. A u nas, w styczniowym numerze Top Secret z 1994 roku, recenzja konsoli CD32 zaczynała się tak. Multimedia są jedną z najwspanialszych rzeczy, jakimi mógł zostać obdarzony przemysł rozrywkowy. Wyobraźmy sobie, że przy pomocy tego samego urządzenia możemy oglądać filmy wideo, słuchać muzyki zapisanej na płycie kompaktowej, a zarazem rypać w gierki. Tak więc od lat 80. po lata 90. płyta kompaktowa była postrzegana jako zbawienny nośnik danych, remedium na bolączki świata technologii, od medycyny po rypanie. Taki nośnik danych w konsoli był jak najbardziej w stylu Kutaragiego. Trzeba jednak zaznaczyć, że choć CD-ek był postrzegany jako coś z przyszłości, to w chwili kiedy Kutaragi zaczął myśleć o takim nośniku w konsoli, to na rynku istniała już konsola, która pozwalała na korzystanie z płyt CD. Mowa o PC Engine, znana na zachodzie pod nazwą Turbo Graphics. Ta malutka konsola pozwalała cieszyć się z gier umieszczonych na płycie kompaktowej już pod koniec 1988 roku za sprawą przystawki o nazwie CD-ROM 2, czytanej jako CD-ROM-ROM. Co ciekawe, w PC Engine zastosowano 8-bitowy CPU, a ostatnie licencjonowane gry na tę konsolkę, w dodatku na nośniku CD, ukazało się w 1999 roku. Mowa o Dead of the Brain 1 i 2. Mając konkurencję w postaci PC Engine i głosach od innych firm, że też są zainteresowane nośnikiem CD, mogłoby się wydawać, że Nintendo szybko przystąpi do opracowywania swojej przystawki. Tak jednak nie było. Propozycję dodania CD-ROMu do nadchodzącej nowej konsoli złożył sam Kutaragi i musiał namawiać Nintendo, aby ci się zgodzili. Możliwe, że Nintendo zgodziło się tylko dlatego, bo inżynier Sony znał już SNES-a od środka. Można więc powiedzieć, że był zaufany. Pod koniec 2016 roku w wywiadzie dla strony Den Faminico Gamer Shigeo Maruyama, pełniący w Sony niegdyś rolę szefa działu komputerowej rozrywki, rzucił odrobinę światła na tamte wydarzenia. Okazuje się, że Nintendo kompletnie nie wierzyło w sukces napędu optycznego, a powodem był głównie wolny czas ładowania danych. Firma zakładała, że gry będą się ładować do 15 sekund i uznali, że gracze nie będą chcieli tyle czekać. Pod siłą argumentów Kutaragiego wielkie N zgodziło się na przystawkę, mówiąc na odchodne: w porządku, nie sądzimy, że to się uda, ale możesz zrobić swoje CD-ROMowe coś. Nad dalszymi losami pana Kutaragiego skupię się szerzej w materiale o historii PlayStation od Sony. W tym klipie już do niego nie wracam. Podejście Nintendo do czytnika CD jest bardzo istotne dla tej historii. Ta wręcz pogarda dla krążka i brak wiary w jego sukces sprawiły, że Nintendo bez długiego zastanawiania się podpisało umowy licencyjne z Sony, które były dla nich skrajnie niekorzystne. Główne zapisy umowy mówiły, że Sony może tworzyć i sprzedawać oprogramowanie na płytach CD, które miały działać z przystawką do SNES-a, nie płacąc za ten przywilej Nintendo ani grosza, albo raczej jena. To nie koniec, bo Sony zastrzegło sobie prawo do wydawania oprogramowania bez pytania Nintendo o zgodę. A jak wiadomo, wielkie N, zwłaszcza kiedyś, obsesyjnie wręcz kontrolowało to, co lądować miało w ich konsolach. W praktyce wyglądało to tak.
Jeśli przystawka ukaże się sukcesem, a deweloperzy i gracze zaadoptują nowe medium, to Nintendo nie zarobi ani grosza, bo kontrolę nad nośnikiem ma Sony. Brzmi to trochę nieprawdopodobnie. Wielka korporacja podpisała tak niekorzystną umowę? Wspomniany Maruyama opowiada w wywiadzie i o tym. Okazuje się, że Nintendo było przekonane, że Sony na swoich płytach będzie robić jedynie rzeczy niezwiązane z grami, czyli jakieś filmy, animacje, encyklopedie czy programy do nauki. Tak byli podobno zapewniani na etapie negocjacji, jednak w umowie zabrakło zapisów na ten temat. Tutaj zaznaczyć trzeba, że umowy pomiędzy japońskimi firmami, zwłaszcza w tamtych czasach, opiewały zwykle na 2, góra 3 kartki papieru. W tym samym czasie objętość umów z firmami amerykańskimi liczona była na segregatory. Kiedy firmy podpisywały umowę, mówiono o 2 wariantach. Pierwszym była przystawka o umownej nazwie SNES CD, drugim wariantem miała być cała konsola SNES z już zintegrowanym napędem optycznym o nazwie PlayStation, zapisywane czasami ze spacją pomiędzy wyrazami, czasami bez, a czasami z dewizem. Jest 1991 rok, lato, impreza CES w Chicago. To, co wydarzyło się wtedy w kwestii nośnika CD i SNESa, przez lata będzie w różny sposób opisywane. Dominuje jednak przekaz, że Nintendo upokorzyło Sony, informując ich podczas prezentacji, że nie będą z nimi robić przystawki, a zamiast tego zrobią ją z firmą, która razem z Sony opracowała nośnik CD, Philipsem. To podobno nie była prawda i już w 1993 roku pisał o tym David Sheff w książce Game Over. Szefostwo Sony dowiedziało się o planach Nintendo na 2 dni przed ich konferencją. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie była to oficjalna wiadomość od Nintendo. Twórcy Mario działali z premedytacją. Zaprosili wysoko postawionych pracowników Sony, pozwolili im nawet ogłosić premierę urządzenia dzień przed swoją prezentacją, dobrze wiedząc, że za chwilę ogłoszą światu, że nic z tego nie będzie. Ot taka japońska szkoła biznesu. Jak zatem Sony dowiedziało się, że Nintendo ich wystawi? Z gazety. The Seattle Times dokładnie 31 maja informowało o umowie pomiędzy Philipsem i Nintendo, czyli na dzień przed imprezą CES. David Sheff wysuwa we wspomnianej książce teorię, że miał to być sygnał dla całego świata, że Nintendo nie boi się nikogo, nawet wielkich korporacji takich jak Sony. Nie zapominajmy, że Sony dostarczało dla Nintendo chip SPC700, bez niego nie ma SNESa. Więc Nintendo albo posiadało wtedy nabiał ze stali, albo wariata ze sterem. Na chwilę przed CES-ową konferencją u prezesów Nintendo i Philips interweniował nawet sam Norio Oka. Nawet groźby procesem sądowym nie przekonały Nintendo do zmiany zdania. Jak do tego doszło? Kiedy Nintendo, jak to mówią za sadzawką, wyciągnęło wtyczkę? Dokładnych okoliczności nie znamy, ale spekuluje się, że był to splot kilku czynników. Po pierwsze, kiedy obie firmy podpisywały umowę, płyta kompaktowa była pieśnią przyszłości. Natomiast w 1991 roku jasne stawało się, że krążek się przyjął i zostanie z nami na dłużej. Po drugie, Sony dość agresywnie wchodziło w poszczególne segmenty przemysłu rozrywkowego. Kupowali wytwórnie firmowe, wytwórnie muzyczne i dla Nintendo jasne stawało się, że kąsek w postaci przemysłu gier jest gdzieś tam w kolejce. W siedzibie Nintendo wzięto zatem spisaną w 1988 roku umowę pod lupę i jak zwykł mówić Mario: Mamma mia! Na umowie widniał podpis Hiroshi Yamauchiego i to on postanowił niejako uśmiercić projekt Sony. Jeszcze do 2002 roku to on będzie pociągał w Nintendo za sznurki. Wróćmy jednak do wspomnianego CES-a. Sony ogłasza światu PlayStation. Pracownicy firmy wiedzą, że Nintendo ogłosi za chwilę podpisanie umowy z Philipsem. Jednak Sony nie spuszcza z tonu. Gigant ogłaszając przystawkę wyraźnie podkreślał, że tylko oni odpowiadają za licencjonowanie oprogramowania na nośniku CD i że mają w planach udzielać licencji innym firmom na szeroką skalę. Co ciekawe, idea przystawki zeszła jakby na dalszy plan. Teraz mówiono wprost o dedykowanej konsoli, bazującej na sprzęcie Nintendo z wbudowanym czytnikiem CD. New York Times, datowany na dzień prezentacji PlayStation, czyli 1 czerwca, pisał: System Sony będzie pozwalał na zabawę grami nie tylko na kartridżach od Nintendo, ale także na dyskach kompaktowych. Następnego dnia, podczas konferencji Nintendo, ogłoszono, że partnerem firmy przy produkcji przystawki CD będzie Philips. Ówczesny szef Sony Electronic Publishing,
Olaf Olafsson zakulisowo mówił: wbili nam nóż w plecy. Jednak w komunikacie prasowym firma uspokajała i skupiała się raczej na tym, że umowa z Nintendo była ekskluzywna i podpisując nową umowę z Philipsem, Nintendo otwarcie ją łamało. Taka ciekawostka. Podczas oglądania nagrań z tego CES-a w oko wpadł mi stand firmy Toshiba, na którym pokazywano panoramiczne telewizory HD. Był 1991 rok, przypominam. Zaznaczę, że to, że Nintendo podpisało umowę z Philipsem, nie oznaczało wcale, że zrezygnowali z umowy z Sony. Plan Nintendo był taki. Umowa z Sony jest dla nas fatalna, więc nie będziemy ich wspierać. Zamiast tego podpisujemy nową umowę na czytnik CD z inną firmą na korzystnych dla nas warunkach. W praktyce Sony mogło wypuścić PlayStation, ale oznaczałoby to brak wsparcia ze strony Nintendo i projekt pewnie by upadł. Pomyślicie, że rynek sam by to zrewidował i producenci gier wydawaliby je tam, gdzie jest taniej, czyli z pewnością na CD, z pominięciem Nintendo. Otóż tak by się pewnie nie stało. Kiedy Nintendo odmawiało jakiejś firmie wydania gry na ich konsoli, to czasami tacy deweloperzy dochodzili do wniosku: olać Nintendo, wydamy grę bez ich błogosławieństwa. Zabezpieczenie łamano w najprostszy możliwy sposób, na przykład wymagane było użycie innej, dowolnej, oryginalnej gry, którą każdy przecież miał, aby odpalić tę nielicencjonowaną. W tym miejscu powinien się znaleźć duży wątek na temat gier wydawanych przez Tengen, jednak jest to tak rozbudowany temat, że zostawiłem go sobie na osobny klip, streszczam tylko, że Tengen wydawał gry nielicencjonowane przez Nintendo ze złamanym systemem zabezpieczającym ten NES. Takie gry były o wiele tańsze, dlatego coraz częściej więksi producenci zaczęli się rozglądać za możliwością niepłacenia haraczu dla Nintendo. Gigant miał na to prosty sposób. Grozili wszystkim sklepom i przede wszystkim sieciom, które sprzedawały takie nielicencjonowane gry, że odetną ich od dostaw. Była to skuteczna metoda, te wielkie sklepy unikały takich gier jak ognia. Przez kolejne tygodnie po imprezie CES firmy próbowały się ze sobą dogadać. Obie miały dużo do stracenia, więc wola do negocjacji była po obu stronach. Dla Nintendo warunkiem minimum było odzyskanie kontroli nad wydawaniem oprogramowania na nośniku CD, w takim samym stopniu jak miało to miejsce przy kartridżu. The Wall Street Journal pisał o tych wydarzeniach w takich słowach. Pod pewnymi względami okazało się, że Nintendo wykorzystał Philipsa do rewizji umowy z Sony lub do odwetu na Sony. To jeszcze nie koniec. I nie był. Kolejne wielkie ogłoszenie napędu CD dla SNES-a miało miejsce podczas styczniowego CES w Las Vegas. Mówimy już o urządzeniu od Philipsa. Nintendo zapewniało wtedy, że gadżet będzie na półkach sklepowych za równy rok. To jest w styczniu 1993 roku. Kilka miesięcy później, w kwietniowym wydaniu miesięcznika Nintendo Power, można było przeczytać wielki artykuł o CD-ROMie, pełen zachwytów nad samą technologią i zapewniający, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, czyli na półki sklepowe. Stała się jednak rzecz niezwykła. Firmy Sony i Nintendo się dogadały. Nowa umowa mówiła, że to Nintendo decyduje, czy oprogramowanie wydane na nośniku CD jest grą, czy nie. Jeśli jest grą, to licencjonowanie i przede wszystkim kontrolę przejmuje Nintendo. W tym momencie firmie Sony zależało już bardziej na tym, aby spopularyzować dysk kompaktowy. Odtwarzacze były cały czas drogie, a PlayStation miało być dobrze wycenione i mając partnera w postaci Nintendo była duża szansa, że wiele osób zainteresuje się odtwarzaczem CD w postaci wzbogaconego SNES-a. Dla Sony byłaby to cały czas wygrana, pomimo tego, że nie kontrolowaliby gier wydawanych na nośniku. W styczniu 1993 roku ani przystawka, ani PlayStation nie trafiły na rynek. Projekt był jednak kontynuowany. Wiemy to, bo 13 lutego 2014 roku Steve Lin, zajmujący się historią gier, umieścił na Twitterze skan notatki rozdawanej podczas konferencji dla deweloperów zainteresowanych wydawaniem gier na umownym SNES CD. Z notatki datowanej na luty 1993 roku można się dowiedzieć, że nawet odpalając grę z płyty CD w PlayStation czy SNESie musiał być wsadzony stosowny kartridż. Ta skromna notatka potwierdza też doniesienia ze starych gazet, że płyty z grami byłyby zamknięte w plastikowych obudowach. Dzisiaj możemy to porównać na przykład do nośnika UMD znanego z PSP. Inne porównanie to dyski magnetooptyczne. Jako ciekawostkę i zarazem mały off-topic,
Dodam cytat z Bajtka z 1990 roku o stacji CSS Gigafile 650 na takie właśnie dyski. Stacja dysków CSS Gigafile 650 jest jednym z ciekawszych rozwiązań technicznych, które zastosowano ostatnio w dziedzinie pamięci masowych. Nośnik, na którym zapisują się informacje, bardzo przypomina wyglądem znane wszystkim dyskietki elastyczne 3,5 cala. W twardej plastikowej kasecie nie znajdziemy jednak zwykłego krążka pokrytego warstwą magnetyczną. Mieści się w niej dysk magnetooptyczny 5,25 cala, który po dwustronnym sformatowaniu pozwala zapisać aż 650 MB danych. Obudowa, tzw. CADDY, miała jeszcze zawierać elektronikę, która miałaby pełnić funkcję zabezpieczenia przed kopiowaniem. Co ciekawe, już w czasach pracy nad napędem CD dla SNES-a odchodzono od takiego sposobu opakowywania CD-ków. Obudowa taka była jednak stosowana w pierwszych Blu-rayach, jakie trafiły na rynek. Pod koniec 1993 roku Nintendo ogłosiło, że prace nad nośnikiem CD dla SNES-a zostały zawieszone. To był koniec tak zwanego SNES CD. Produkt nigdy nie trafił na półki sklepowe, a dzisiaj coraz częściej można usłyszeć pytanie. Czy Nintendo naprawdę planowało doprowadzić ten projekt do końca? Czy była to raczej tylko taktyka odciągania potencjalnych klientów od produktów konkurencji? Coś na zasadzie: nie kupuj Segi z przystawką CD, bo zaraz my wydamy swoją przystawkę. Teoria trochę naciągana, bo jednak wielu deweloperów poświęciło dużo pieniędzy na opracowywanie gier na SNES-a z czytnikiem płyt. Chociażby Square, który planował pod kątem takiego właśnie nośnika stworzyć Secret of Mana oraz Chrono Triggera. Jedyne co podtrzymuje taką teorię na powierzchni to to, że, i mówię to trochę z bólem serca, Nintendo to, mówiąc kolokwialnie, chamska korporacja. Widać to, jeśli patrzy się na nią przez pryzmat czynów, a nie świetnych gier jak serię z Mariem czy Linkiem. Choć posiadam wszystkie ich konsole i pewnie następne, które się ukażą, też kupię, to często negatywnie oceniam ich działania. Czy Nintendo mogłoby świadomie wodzić za nos deweloperów? Sami sobie odpowiedzcie, mając w pamięci, że wodzili za nos większą od siebie korporację. Tutaj warto dodać, że dla Square miarka przebrała się dopiero przy Final Fantasy VII, który był pierwotnie tworzony z myślą o konsoli Nintendo, bo Square zakładało, że będzie w niej nośnik CD. A że tak się nie stało, to Square poszło z tytułem do konkurencji, czyli do Sony. SNES z czytnikiem CD nigdy na półki sklepowe nie trafił, jednak są poszlaki wskazujące na to, że Nintendo przynajmniej przez chwilę myślało, że stanie się inaczej. Nie wiemy, ile dokładnie umów na wyłączność podpisało Nintendo, ale wiemy o jednej. Firma zapłaciła $1 000 000 za wyłączne prawa do tytułu Seventh Guest, gry znanej z peceta, która na konsoli miała być tylko na sprzęcie Nintendo. Nie jest jasne na jakich zasadach, ale finalnie gra ukazała się na konsoli CDI, prawdopodobnie za sprawą dealu Nintendo z Philipsem. CDI, czyli konsola Philipsa, zasługuje w tym klipie przynajmniej na szerszą wzmiankę, bowiem to w tej konsoli możemy dopatrywać się tego, jak mogły wyglądać gry SNES-owe wydane na krążku, co więcej, gry z Mariem czy Linkiem, bo Nintendo udzieliło zewnętrznej firmie licencji na opracowanie gier z ich sztandarowymi bohaterami. Efekt? Totalna porażka. Zeldy na CDI, a były trzy, uznawane są nie tylko za najgorsze w serii, a za najgorsze gry w ogóle. Nintendo się nawet do nich nie przyznaje i nie zalicza ich do kanonu. W takiej sytuacji najśmieszniejsze jest to, że obecnie te gry są bardzo drogie i wcale nie tak łatwe do kupienia. Kto wie, może dobrze się stało, że twórcy gier na SNES-a musieli wtedy polegać na opowiadaniu historii w inny sposób niż za pomocą animacji i filmów, bo wiemy, że wyszło im to dobrze, natomiast wiemy też, jak to wyglądało, jak mieli do dyspozycji pojemny nośnik optyczny. Whatever I see, I shall devour. Tak, to była jedna ze wspomnianych Zelda. W obozie Sony nikt nad losem SNES CD nie szlochał. Mniej więcej rok po tym, jak ogłoszono zaprzestanie prac nad urządzeniem, Sony wypuszcza swoją konsolę zorientowaną pod kątem gier 3D z czytnikiem CD. Rok, zaledwie rok. Świat poszedł dalej. Firmy Sony i Nintendo skupiły się na swoich kolejnych projektach, a o umownie nazwanym SNES CD zaczęliśmy zapominać.
aż do roku 2004, kiedy do internetu trafiły zdjęcia prototypu przystawki. Ta wersja była jednak inna niż przystawki ze szkiców czy grafik, jakie do tej pory znaliśmy. Przede wszystkim urządzenie łączyło się z konsolą poprzez port kartridża, od góry, a nie poprzez port rozszerzeń znajdujący się na spodzie konsoli. Inna różnica względem tego, co wiedzieliśmy do tej pory, to zastosowanie czytnika na płyty bez plastikowej obudowy. W dodatku czytnik był takiego typu, jak napędy na przykład w pierwszych iteracjach PS3 czy w PS4, czyli bez tacki, a z mechanizmem wciągającym płyty. Osoba, która posiadała sprzęt, jeździła z nim po różnych imprezach branżowych. Zachowały się nawet zdjęcia z jednej z nich, która odbyła się w 2002 roku. Co ciekawe, właściciel twierdzi, że nabył gadżet od osoby, która wyciągnęła przystawkę ze śmietnika. Jakiś czas później serwis GameRave, od którego pochodzą zdjęcia przystawki w wysokiej jakości, podał informację, że ich egzemplarz też został uratowany ze śmietnika, więc mówimy raczej o tym samym egzemplarzu, bo na zdjęciach wspomnianego serwisu widać czerwoną plamę w prawym dolnym rogu urządzenia i na zdjęciach z imprezy z 2002 roku również da się ją wypatrzeć. Kolejne kilka lat później, w 2007 roku, ponownie serwis GameRave opublikował zdjęcia kolejnego prototypu, ale oprócz zapewnień, że jest to autentyczny sprzęt, nic więcej nie podano. A dzisiaj do zdjęć można jedynie trafić przez inne serwisy, bo z GameRave zostały już usunięte. Przez kolejne kilka lat nic szczególnego w kwestii SNES-a i płyty CD się nie wydarzyło, tak dochodzimy do roku 2015. Pewnego dnia w serwisie Reddit ktoś utworzył wpis z cyklu TIL, czyli dzisiaj się dowiedziałem, o tym, że Nintendo i Sony pracowało razem nad konsolą, która nazywała się PlayStation i tak dalej. Na wpis zareagował użytkownik o nicku AnalogBoy, pisząc, że jego ojciec posiada taką konsolę i że leży ona gdzieś na strychu. Naturalnie nikt w to nie uwierzył i chyba nikogo to nie dziwi. Jakiś czas później AnalogBoy utworzył wpis ze zdjęciem konsoli. Chyba większość dalej nie wierzyła, że jest to prawdziwa konsola i dalej trudno się dziwić. Była jednak prawdziwa, a jak znalazła się na życzonym strychu? Terry Diebold pracował w firmie Advanta. W listopadzie 2009 roku firma złożyła wniosek o upadłość. W takiej sytuacji on i inni pracownicy mieli zająć się przygotowywaniem majątku firmy na aukcję. Takie aukcje przeprowadzane są trochę na zasadzie kupowania kota w worku. Pracownicy przygotowują partię towarów w pudłach i ludzie licytują często w ciemno, nie wiedząc, co jest w środku. Jednak Terry doskonale wiedział, bo sam przygotowywał kartony. Do jednego zestawu napakował rzeczy, które go interesowały i bez niespodzianki wygrał licytację. Zapłacił $75. 75 za całą partię towarów, na którą składało się wiele kartonów. Sam był zdziwiony, bo zakładał, że tak zwany lot jest mniejszy, sam go przecież przygotowywał. Ktoś najwyraźniej dołożył kilka dodatkowych kartonów do przygotowywanej przez niego puli. Aby zabrać kupione rzeczy do domu, musiał dwa razy obrócić samochodem. W domu zaczął sprawdzać, co jest w kartonach, których się nie spodziewał. W jednym było jakieś 200 płyt z muzyką, w innym buty, a jeszcze w innym znalazł konsolę bez zasilacza. Jak sam przyznał na łamach Engadget, był zszokowany. Od razu zaczął szukać informacji o konsoli w internecie, ale nie znalazł nic konkretnego. Zastanawiacie się pewnie, co to za firma ta Advanta? Producent gier? Sprzętu? Nic z tych rzeczy. Advanta była instytucją finansową, która posiadała dwa banki. Jakim cudem mieli w posiadaniu Nintendo PlayStation? Otóż w zarządzie firmy zasiadał niejaki Olaf Olafsson. To nazwisko powinno wam już coś mówić. Tak, to ten pan, który był kiedyś szefem działu Sony, który odpowiadał za elektroniczną rozrywkę. Ponoć kiedy firma zbankrutowała, ktoś spakował jego rzeczy z biura w Nowym Jorku i wysłał do głównej siedziby firmy, gdzie przygotowywane były loty pod licytację. Nowy właściciel nie wiedział, co zrobić z konsolą, poradził się więc syna Dana, ale ten był wtedy za młody, aby zrozumieć, co właściwie nabył jego tata. Spakowali więc konsolę i umieścili ją na strychu razem z innymi starymi sprzętami. Konsola została wypakowana ponownie po wielu latach właśnie za sprawą wpisu w Reddicie. Po zrobieniu zdjęcia ojciec i syn nagrali jeszcze małe wideo i zgadliście, dalej wiele uważało, że to ściema. Co ciekawe, nowi właściciele nie odważyli się początkowo odpalić konsoli.
Trochę się baliśmy. Nie chcieliśmy być facetami, którzy mają jedyny w swoim rodzaju sprzęt, który usmażyli. Bylibyśmy najbardziej znienawidzonymi ludźmi na tej planecie, skomentował Dan w wywiadzie dla Engadget. W końcu dokupili jakiś uniwersalny zasilacz i zdobyli się na odwagę, aby włączyć PlayStation. Okazało się, że konsola działała, ale gry odpalone z kartridża nie miały dźwięku, a napęd nie dawał żadnych oznak życia. Naprawy podjęli się specjaliści z kanału Element 14 Presents, którzy mieli okazję zajrzeć do środka konsoli i do dołączonego karta. Prowadzący program, Ben Heck, potwierdził, że ten drugi był konieczny, aby z gier zapisanych na CD można było korzystać. Benowi udało się częściowo naprawić konsolę, a głównymi winowajcami były kondensatory. Po ich wymianie wrócił dźwięk. Ciekawie wyglądała kwestia napędu. Otóż podczas pracy nad konsolą zespół wpadł na pewien pomysł, który sprowadzał się do myślenia o tak egzotycznej konsoli jak o czołgu. Jeśli chcielibyście postawić w parku czołg albo myśliwiec, co przecież nie jest niczym niezwykłym, w wielu polskich miastach można spotkać takie cuda techniki w parku, to oczywiście byłyby to jednostki pozbawione kluczowych komponentów, m.in. pozbawione uzbrojenia. Może zatem ta konsola też została celowo wykastrowana, aby nie dało się z niej korzystać i tylko dlatego ktoś mógł ją zabrać do domu, kiedy projekt upadł. Idąc tym tropem, prowadzący usunął jeden przewód i napęd wrócił częściowo do życia. To znaczy, nie wyświetlał błędów, ale płyty CD dalej były niewidoczne. Ben zakłada, że inżynierzy zrobili takie obejście dlatego, że w tej rewizji urządzenia coś było nie tak z mechanizmem napędu i zamiast słuchać cały czas stukotania, po prostu wyłączono napęd, dolutowując przewód w odpowiednim miejscu. Niecały rok później Ben podjął się kolejnej próby naprawy. Tym razem spędził z konsolą miesiąc i udało się. Urządzenie odtwarzało płyty audio i płyty z grami. Takie gry istnieją, ale oczywiście tworzone są jedynie przez entuzjastów pod emulator. To chyba dobry moment, aby wtrącić, że format płyty będącej nośnikiem danych miał nosić nazwę SuperDisc. Ekran startowy wyglądał tak. Właściciele nowej konsoli postanowili ją w końcu sprzedać, konkretnie poprzez dom aukcyjny Heritage Auctions. O licytacji zrobiło się głośno, praktycznie wszyscy o niej pisali. Na Kotaku można było przeczytać wypowiedź Terego, który przyznał, że w przeszłości oferowano mu za urządzenie 1,2 miliona dolarów. Dodał też, że po podziale 50-50 z synem, jak zapłaciłby podatek, pospłacał kredyty, to wyszedłby na zero. Licytacja trwała kilka dni, a jeden z licytujących ujawnił się na Twitterze. Był nim Palmer Luckey, jeden z założycieli znanej wszystkim firmy Oculus VR. Jednak to nie on wygrał. Licytacja zakończyła się 6 marca, a cena, jaką udało się osiągnąć, to 360 tysięcy dolarów. Zwycięzcą okazał się Greg McLemore, biznesmen, który założył kiedyś sklep internetowy Pets.com, połowę którego sprzedał dawno temu Amazonowi. Tak naprawdę konsola została sprzedana za 300 tysięcy dolarów, a reszta kwoty to marża dla domu aukcyjnego. Czy te 360 tysięcy to dużo? Biorąc pod uwagę, że ktoś już kiedyś oferował ponad 3 razy tyle, można dojść do wniosku, że nie. Do tego w tym samym domu aukcyjnym miesiąc wcześniej sprzedano jeden tylko kartridż z grą Super Mario Bros. Za nieco ponad 100 tysięcy dolarów. O, taki kartridż. Jedyna różnica, że ten za 100 koła był oryginalnie zapakowany. Tak więc cena 360 tysięcy może się wydawać nieco niska za tak ekstremalnie rzadki sprzęt, ale i tak jest to wystarczająca kwota, aby uczynić z konsoli najdroższą jednostkową rzecz z dziedziny gier, jaką kiedykolwiek sprzedano. Pojawiła się też pozytywna wiadomość. Osoba, która kupiła konsolę, od lat wykupuje rzadkie sprzęty, konsole, automaty czy gry i planuje w przyszłości otworzyć muzeum, gdzie wszystkie te gadżety, w tym Nintendo PlayStation, będzie można zobaczyć. Trzeba przyznać, że to fajnie, że sprzęt nie będzie gnił na strychu czy pod kluczem bogatego kolekcjonera, a trafia w ręce kogoś, kto da możliwość innym zobaczyć ten rzadki gadżet. Na ten moment historia Nintendo PlayStation jest już zakończona. Pozostaje nam jedynie czekać na jakieś informacje od nowego właściciela i na to, aż inne egzemplarze zostaną odnalezione, bo różne źródła podają, że stworzono od 200 do nawet 300 prototypów podstawki i całej konsoli. Historia nieudanej współpracy dwóch gigantów daje do myślenia. Z jednej strony Nintendo dopięło swego i nie ugięło się pod naporem Sony,
a z drugiej strony przez to korporacyjno-aroganckie zachowanie stworzyli swoją największą konkurencję. Jak wielkiego przeciwnika stworzyli sobie decydenci z Nintendo? Bardzo fajnie przedstawia to animacja z kanału Captain Gizmo. Grafika, którą widzicie, przedstawia wszystkich wielkich producentów konsol i ile urządzeń udało im się sprzedać do 2019 roku. Te liczby nie pozostawiają miejsca na dyskusję. W ogólnym rozrachunku Nintendo przegrało i to z przeciwnikiem, którego sami sobie stworzyli. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że Sony nie zajęłoby się robieniem konsol, nawet gdyby Nintendo nie istniało. Był to po prostu bardzo dobry sposób na wypromowanie nośnika. Przecież dla wielu graczy PlayStation było pierwszym czytnikiem CD audio w domu, dla jeszcze większej grupy PS2 było pierwszym odtwarzaczem DVD, a dzięki kolejnym konsolom PS3 i PS4 możemy oglądać filmy na płytach Blu-ray. Zapewne dla większości z nas konsole to jedyne odtwarzacze Blu-ray w domu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym klipie. Cześć!